Witaj na kanale Autentyczny. To kanał o narcyzach, socjopatach, psychopatach i innych zaburzeniach osobowości, czy po prostu toksycznych osobach. Jesteś tu, by zrozumieć, co ci się przydarzyło i zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do uzdrowienia. Jesteś tu, by zdobyć wiedzę, by uniknąć zagrożenia. Polub, subskrybuj, skomentuj, udostępnij, umów się na prywatną sesję. Napisz na autentyczni23@gmail.com lub kliknij na mój profil, a następnie zakładkę informacje. Czemu narcyz jest taki niewdzięczny? Co jest powodem, dlaczego narcyz jest taki niewdzięczny? Dlaczego narcyzi są niewdzięczni? Dlaczego narcyz cię nie docenia? Dlaczego ci nie dziękuję, nawet kiedy się bardzo starasz? Nawet kiedy usiłujesz zrobić coś specjalnie dla narcyza, to jest dla niego niewystarczające. Nawet jeśli to dla ciebie trudne, nawet jeśli sam poprzez to kreujesz jakieś niedogodności dla siebie, nawet jeśli zrobisz coś takiego, czego na co dzień zwykle nie robisz, narcyz nigdy tego nie doceni. Dlatego, że narcyz uważa, że jemu się to po prostu należy. Ma poczucie, jakbyś nie robił nic specjalnego, ale jakbyś zwracał narcyzowi to, co mu się po prostu należy. Narcyz uważa, że ma do tego prawo. Uważa, że może sobie rościć prawa do właściwie wszystkich przywilejów. Uważa, że zasługuje na specjalne traktowanie. Nawet jeśli zaprosiłeś narcyza do jakiegoś specjalnego, wyjątkowego miejsca, czy to restauracji, narcyz sam wybierze miejsce bez twojego udziału. Będzie komentował wygląd, będą padały niekorzystne uwagi odnośnie wystroju krzeseł czy stolików. Za długo czeka się na kelnera, który niekorzystnie wygląda. Narcyz skupi się na negatywnych komentarzach dotyczących tego miejsca bardziej niż na jedzeniu czy obsłudze. Narcyz będzie też narzekał na jakość jedzenia lub menu. Jeśli rzuciłeś wszystko, jeśli stałeś się szoferem czy taksi dla narcyza, by go gdzieś zawieźć na jakieś spotkanie, to narcyz skupi się na tym, jak źle jeździsz, czy za szybko, czy za wolno. Nie doceni tego, co dla niego robisz. Narcyz będzie skupiał się na tym, że samochód jest zbyt stary albo za mały, a może po prostu muzyka mu nie odpowiada, jest za głośna albo za cicha, a najczęściej narcyz chce po prostu puścić swoją muzykę. Narcyz będzie narzucał ci swoją muzykę w twoim aucie. Narcyz będzie chciał cię zagadać na śmierć, nawet jeśli powiesz mu, że wolisz ciszę podczas jazdy.
Większość ludzi nigdy by się tak nie zachowywało w sytuacji, kiedy ktoś im pomaga. Kiedy ktoś robi coś dla nich, robi im przysługę. Problem w tym, że narcyz nawet nie widzi tego jako robienie mu przysługi. Narcyz oczekuje, że będziesz robić takie rzeczy dla niego. Dla niego to standard. W jego umyśle powinieneś tak robić. Od tego jesteś. Po to istniejesz. Każdy istnieje tylko dla narcyza. Po to, by jemu żyło się lepiej. Jeśli narcyz czegoś chce, dla niego to oczywiste, że powinieneś mu to dać, że powinieneś mu to zapewnić, że powinieneś mu to dostarczyć na wczoraj. Nie oczekuj, że narcyz będzie wdzięczny za cokolwiek. Cokolwiek byś nie zrobił, to narcyz nie będzie ci za to wdzięczny. Narcyz nie rozumie pojęcia wdzięczności. Dla narcyza wdzięczność nie ma znaczenia. Narcyz zawsze rozgląda się dookoła, doszukując się powodów do narzekań. Powodów, by nie być z czegoś zadowolonym. Robi tak, ponieważ nie jest szczęśliwy. Narcyz potrzebuje, by otoczenie było odbiciem tego, jak sam czuje się w środku. W przeciwnym razie narcyz czułby się, jakby coś było z nim nie tak. A do tego nie może dopuścić. Narcyz nie może być wdzięczny za rzeczy, które dla niego robisz, ponieważ oczekuje od ciebie właśnie tych rzeczy. Narcyz uważa, że należy mu się wszystko, cokolwiek zechce. Dla narcyza nie ma powodu, dlaczego miałby odczuwać wdzięczność. Narcyz czuje, że jesteś mu coś winien, co uniemożliwia jakiekolwiek poczucie wdzięczności. Ponieważ cokolwiek by to nie było, narcyz czuje się tak, jakbyś był mu to winien. Nie postrzega tego jako coś, za co miałby być wdzięczny. Narcyz nie będzie wdzięczny, ponieważ nie musi na to zapracować. Nie musi na to zasłużyć. Więc wtedy to dla niego nic nie znaczy. Nie ceni tego. Jeśli musiałeś pracować, oszczędzać przez dłuższy okres czasu, żeby kupić komputer, telewizor czy wakacje, to wtedy doceniasz te rzeczy o wiele bardziej. Doceniasz wtedy te rzeczy o wiele bardziej niż w sytuacji, gdyby ktoś kupił je tobie. Za każdym razem, kiedy będziesz używać, kiedy będziesz z takiej rzeczy korzystać, będziesz pamiętać cały ten czas, cały ten okres, gdy na to zbierałeś, gdy na to odkładałeś i oszczędzałeś. Będziesz bardziej wdzięczny za to, niż ktoś, kto nie musiał na to pracować. Kto nie musiał oszczędzać czy odkładać. Będziesz bardziej wdzięczny niż ktoś, komu zostało to podarowane,
jakby to nic takiego nie było. Narcyz oczekuje od ludzi, żeby mu dali wszystko, co tylko zechce. Narcyz wszystko bierze za pewnik. Dzieje się tak, ponieważ narcyz wierzy, że ktoś lub coś zawsze będzie dostępne, zawsze będzie mu służyć. Dlatego narcyz nie ma potrzeby, by dziękować. Narcyz jest jak dziecko. Nie jest dojrzały emocjonalnie. Nie rozwinął się prawidłowo. Jego mózg się prawidłowo nie wykształcił. Nie jest w stanie zaspokoić własnych potrzeb. Narcyz nie jest w stanie zarządzać odpowiednio własnym życiem. Narcyz nie rozwinął się prawidłowo. Nie rozwinął się do takiego stopnia, w którym mógłby panować nad swoimi emocjami, w którym mógłby regulować swoje własne emocje. Narcyz uważa, że jego uczucia, że jego potrzeby są twoją powinnością, że jesteś za nie odpowiedzialny. Narcyz wierzy, że jesteś odpowiedzialny za jego życie. Jeśli narcyz nie jest szczęśliwy, jeśli narcyz czegoś potrzebuje, to powinieneś coś z tym zrobić. Narcyz jest niewdzięczny, ponieważ wierzy, że każdy, że wszystko jest kompletnie bezwartościowe, pozbawione wartości. Każdy jest od niego słabszy, gorszy. Narcyz nie docenia nikogo i niczego. Jeśli starasz się pokazać narcyzowi, że jednak powinien być za coś wdzięczny, a może mówisz, że sam jesteś za coś wdzięczny, to narcyz nigdy się z tobą nie zgodzi. Narcyz będzie się z tobą spierać, że to wcale nie jest coś, za co powinieneś być wdzięczny, że to wcale nie jest coś, za co powinieneś czuć się wdzięczny. Narcyz sprawi, że poczujesz tak, jakby to wcale nie było nic dobrego. Narcyz funkcjonuje na zasadzie odwrotności, na zasadzie opozycji. Narcyz zawsze musi być w opozycji do ciebie, ponieważ to sprawia, że narcyz czuje, że ma kontrolę. To sprawia, że narcyz czuje, że ma władzę. Niezależnie od tego, narcyz chce być postrzegany jako ofiara, jako ten biedny, jako ten poszkodowany, więc musi patrzeć na wszystko jako na niewystarczająco dobre dla niego. Narcyz musi grać tak, jakby znalazł się w nieodpowiedniej, niekorzystnej dla niego sytuacji. Osoby narcystyczne są bardzo nieszczęśliwe. Nie mogą odnaleźć radości w niczym. W żaden sposób nie jesteś w stanie im pomóc. W żaden sposób nie możesz tego zmienić. Narcyz nienawidzi wszystkiego, co jest dobre. Narcyz nienawidzi wszystkiego, co jest pozytywne. Narcyz nienawidzi
oglądać innych szczęśliwych, postrzega ich jako fałszywych, uważa, że udają, uważa, że nie ma powodu, by byli szczęśliwi. Narcyz jest zmuszony zawsze odgrywać ofiarę. Musi sprawiać wrażenie, że jego sytuacja jest gorsza niż wszystkich innych. Jest zmuszony, by patrzeć na to tak, jakby spotykał się z problemami, z którymi nikt inny się nie spotkał. Narcyz nigdy nie bierze pod uwagę tego, że sytuacja mogłaby być o wiele gorsza. Narcyz nigdy nie znajduje żadnego powodu, by być wdzięcznym. Narcyz zawsze jest negatywnie nastawiony, zawsze ma negatywne podejście, zawsze znajdzie jakiś powód, by nie być zadowolonym, by nie być szczęśliwym, nawet w sytuacjach, gdy dzieje się coś dobrego. Narcyz widzi to wtedy tak, że coś dobrego stało się, ale z jego powodu. Wtedy nie ma potrzeby, by czuć się wdzięcznym. Osoby narcystyczne mają urojenia. Myślą, że wszystko, co potrzebują, zawsze będzie w zasięgu ręki. Zawsze będzie na wyciągnięcie ręki. Narcyz myśli, że nawet jeśli wyda wszystkie pieniądze, to większa ich ilość nagle cudownie się pojawi znikąd. Narcyz nie myśli o przyszłości, nie myśli o konsekwencjach własnych działań, tego co robi. To dlatego, że narcyz bierze wszystko za pewnik. Narcyz wierzy, że wszystko w końcu samo się ułoży, że wszystko ułoży się po jego myśli, na jego korzyść. Narcyz uważa, że inni ludzie, że ty rozwiążesz wszystkie jego problemy. Narcyz jest jak dziecko. Wierzy, że jesteś odpowiedzialny za jego życie i oczekuje, że weźmiesz odpowiedzialność za wszystko, co robi źle. Narcyz nie zdaje sobie sprawy z negatywnych konsekwencji własnych działań. Nie bierze ich pod uwagę. Dlatego nie może być wdzięczny, gdy takie rzeczy się nie wydarzą. Narcyz z góry zakłada, że jest od innych lepszy. Dlatego to, co złe, nie może mu się przydarzyć. Dla narcyza nie ma powodu, by być za cokolwiek wdzięcznym. Narcyz uważa, że ludzie jego nie doceniają. Uważa tak w sytuacji, gdy sam nawet nie rozumie, czym jest wdzięczność. W umyśle narcyza albo robisz coś dla niego, albo nie. Nie odczuwa żadnej potrzeby, by być za cokolwiek wdzięcznym. Narcyz po prostu od ciebie oczekuje różnych rzeczy. Jeśli nie robisz tego, co chce narcyz, jeśli nie chcesz dać narcyzowi tego, co on chce, to wtedy powstaje problem. Nawet jeśli dasz mu to, co chce, to nie oznacza, że będzie za to wdzięczny. Narcyz może udawać,
że jest wdzięczny. Narcyz widział, jak inni ludzie się zachowują, gdy coś doceniają. Narcyz studiuje zachowania innych ludzi. Ogląda filmy, seriale, czyta książki i wie, jak to ma wyglądać. To jest nic innego jak przykład na kolejną technikę manipulacji, czyli wzmocnienie przerywane. Narcyz tresuje cię, byś dostarczał mu tego, co chce. Narcyz nie jest wdzięczny, niezależnie co byś dla niego nie zrobił. Najlepszą metodą, by ujawnić ten problem, jest powiedzenie słowa nie, jest wyrażenie sprzeciwu, odmowy następnym razem, gdy narcyz czegoś będzie żądał lub oczekiwał. To sprawi, że zranisz wybujałe ego narcyza. To sprawi, że narcyz będzie zły, wściekły. To ty zostaniesz nazwany egoistą. Powie ci, że jesteś samolubny, że myślisz tylko o sobie. Narcyz powie ci, że nigdy nic dla niego nie zrobiłeś. Powie ci, że nigdy nic dla niego nie robisz. Narcyz pominie kompletnie wszystko to, co do tej pory dla niego zrobiłeś. To dlatego, że narcyz nie jest wdzięczny. Nie może być wdzięczny. Może natomiast to idealnie udawać. Do czasu, gdy nie postanowisz tego sprawdzić. Do czasu, gdy nie postanowisz mu odmówić. Gdy mówisz nie narcyzowi, to czuje się, jakbyś zabraniał mu prawa do tego, co jest jego, co mu się należy. Narcyz wierzy, że jesteś mu coś winien. Ma silne poczucie uprawnienia do wszystkiego, co tylko zechce. Nie czuje potrzeby, by na coś zapracować. Nie czuje potrzeby, by na coś zasłużyć. Narcyz po prostu oczekuje tego od ciebie. Narcyz oczekuje tego od ciebie, podobnie jak dziecko oczekuje jedzenia od rodzica. To jest właśnie powód, dlaczego narcyz jest taki niewdzięczny i nie potrafi niczego docenić. Nie może niczego docenić. Narcyz nie może być wdzięczny. Polub, subskrybuj, skomentuj, udostępnij. Pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Dziękuję.